Czy osoba ukochana napisze? Witamy serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj mamy do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa karty Lenormanda i kamień kwarcu różowego oraz druga grupa karty Tarota i aniołek różowy. Wybierzcie sobie albo talię, albo przedmiot i oczywiście jeśli chcecie oglądać całą wróżbę, to zapraszam, ponieważ są dwie różne talie, mogą się również uzupełnić. Ja oczywiście zapraszam Was, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, również piszcie e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Zapraszam serdecznie. Przypominam, że tutaj są wróżby kolektywne, czyli dla wszystkich ogólne i po prostu dla różnych historii. Tak? Wróżby indywidualne, prywatne są tylko i wyłącznie dla Was. Zapraszam do pisania e-maili, a ja wyślę Wam od razu moje zestawy wróżb. Ok, teraz moi kochani, zaczynamy. Czy osoba ukochana napisze? Więc biorę pierwszą talię Lenormanda i kamień kwarcu różowego. Myślcie o Waszej osobie ukochanej. Czy osoba ukochana napisze? Oczywiście chodzi tu ogólnie o kontakt. Czy ta osoba napisze, zadzwoni, czy skomunikuje się z Wami, tak? Chodzi po prostu o kontakt Waszej osoby ukochanej. Pierwsza grupa, karty Lenormanda. Wy, osoba pytająca, pomosty. Tutaj jest kosa i w przełożeniu mamy bociany. Bociany oczywiście przynoszą dobrą wiadomość. Natomiast mamy tutaj, kochani, Was, wyczekującą, myślącą. Tutaj no, widzimy, prawda, zamyśloną. I pomosty, które są niestety przerwane, czyli komunikacja, spotkania, wszelka jakaś, nie wiem, wasza rozmowa, tematy, na które, nie wiem, musicie porozmawiać, są przerwane, zakończone, tak, ostro. Czyli ktoś tutaj z Was, nie wiem, może nawet i zablokował, zakończył, przerwał komunikację. Jest tutaj bardzo raptowny koniec Waszych spotkań i komunikacji, ale bociany mówią, że jest nowe światło na horyzoncie, nowe światło w tunelu, nowe słońce, tak? Czyli nowa, dobra jakaś wiadomość. I bociany oczywiście przynoszą tą dobrą wiadomość, tak? Przynoszą coś nowego, coś naradza się nowego, tak? Też siódemka tutaj mówi o szczęśliwej liczbie, czyli widzimy, że te chmury, te zachmurzone tutaj niebo, tak, które jest na karcie, te chmury przejdą, czyli problemy się rozejdą jakby i będzie znowu słońce, będzie jasno, tak? Także wiadomość przyjdzie, odpowiedź jest tak, ta osoba napisze lub zadzwoni lub będzie się starała o kontakt, tak? Pomimo, że jesteście zranieni, tutaj oczywiście to przerwanie kosą, ucięcie kosą, czy po prostu jakieś, nie wiem, jakiś ból tutaj, tak, jest to bolesne, oboje jesteście jakby tym poranieni, tak, ale będzie wiadomość, no bo bociany. Dobrze, dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zaczynamy, kochani, grupę drugą. Grupa druga to oczywiście tarot, więc zobaczmy sobie w tarocie, no oczywiście zapraszam grupę pierwszą, możecie zostać, możecie sobie dopatrzeć. Jeśli nie mogliście się zdecydować, to obejrzyjcie sobie dwie grupy. Już wypadło nam Tot, czyli śmierć. Rzeczywiście coś jest przerwane, urwane. Coś się znów zepsuło, zawaliło, zniszczyło, urwało, zakończyło, umarło. Śmierć, ale po śmierci często jest nowa. Tak, nowa jakaś odnowa, transformacja, przemiana, zmiany, które są niezbędne. Także tutaj śmierć może też oznaczać coś, co się nowego narodzić może. Kochani, skupcie się, czy on napisze. Czy on napisze?
czy on napisze. Czy on napisze? Czy on napisze? Mamy króla. Oj, mamy tutaj jakieś karty. O, mamy. O, lala. Tutaj nie widzę, żeby napisał, kochani, pomimo że no, mamy i śmierć, i wieżę, tak? I wieżę. Jeszcze pod spodem 7 buław, czyli jakieś zagrożenie, nie wiem, może jakaś trzecia osoba w waszej konstelacji. Jest zazdrość, jest stres, kłótnia. Jest, ale też jest walka o ewentualnie, jeszcze walka, próba walki, tak? Ale ta osoba czuje się jakoś zagrożona. Jest też wieża, która, czyli coś się rozwaliło, piorun szczelił, coś się rozwaliło. No i mamy śmierć, czyli śmierć i wieża, kochana, kochane, kochani, to jest bardzo już no, poważne zaburzenie, zniszczenie, jakby zawalenie się tej relacji. I mamy brak, deficyt, nie wiem, czy nędza w sensie finansowym, nędza w sensie emocjonalnym, mentalnym, psychicznym, po prostu jakieś braki tutaj są, tak? Czy pieniężne, ta osoba nie może Wam czegoś dać, ofiarować, czy właśnie jakieś braki emocjonalne, że ta osoba czuje się w kryzysie, jest między Wami też może kryzys, jest tutaj, ta osoba czuje się niekochana, niepewna, porzucona, czuje się, że za mało jej poświęcać uwagi, czuje się ta osoba zaniedbana, tak? Czuje się też rangą mniejsza od Was, statusem, rangą. Czuje też takie zubożenie, czy w sensie, że nie ma finansowych środków też, żeby polepszyć Waszą na przykład sytuację, relację. Ta osoba czuje deficyt w każdej tutaj, nie wiem, mierze, tak? Czuje też lęki przed straceniem Was i straceniem tej relacji, w związku z tym, och, taki ogólny kryzys, tak, który przechodzi. Nie może też ta osoba się rozwijać, jakby nie czuje takiego rozwoju, czy no, czuje tutaj deficyty i jest bardzo niepewna też, tak, w działaniu. Dlatego wstrzymuje się od pisania. Być może też ta osoba zagląda do kieliszków. Mamy 9 kielichów, czyli, no nie wiem, zabawa, wesoło jest, tak, radość, może party, może grupa ludzi, gdzie tutaj się popija, tak, wino, muzyka, śpiew. Jest to oczywiście, być może, nie wiem, ta osoba z tego smutku, z tego kryzysu zagląda tutaj, nie wiem, czy do kieliszka, czy do używek jakichś, tak. Też 9 kielichów oznacza ten brak też emocjonalny, przez co można zaglądać do jakichś używek, tak, przez co można czuć ciągle jakby tą fazę, że po prostu nie zasługuje ta osoba na takie totalne szczęście, tak? No ale mamy króla monet, tutaj osobę też no, materialistycznie podchodzącą może do relacji, która chce najpierw pomyśleć tu o finansowych jakichś sprawach, by polepszyć, ale również król monet jest to osoba stabilna, która chce poważnej, długiej relacji, która chce poważnego, długiego, głębszego związku, stałej relacji. Także ta osoba jest praktycznie myśląca, konsekwentna, realistyczna, zdyscyplinowana, też wierna, ale również materialistyczna. Nie wiem, może dla niej w pewnej mierze finanse są też ważne w tej relacji. Chce się skupić na finansach. No nie wiem, nie widzę tutaj na razie, ponieważ też karty monet to jest bardzo powolny, mozolny rozwój, tak? Czyli nie widzę tutaj na ten czas, żeby ta osoba chciała napisać, ponieważ jest to no, powolny rozwój i jednak dużo wątpliwości, dużo lęków, dużo deficytu, strachu, być może takiego zamknięcia się też, wycofania, czy popijania wręcz, tak? Tutaj ze smutku, z deficytu tego emocjonalnego, z żalu. Także tutaj na razie nie widzę żadnego działania dla drugiej grupy. Dziękuję serdecznie, kochani, i zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, kochani,
jeśli chcecie, bym wam powróżyła prywatnie. Do usłyszenia już wkrótce.